Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego gdy wdasz się w pyskówkę w internecie, tak ciężko od niej odejść? Tak, że musisz odpisać, musisz pokazać tym innym, że się mylą, że twój komentarz musi być tym ostatnim. Ale za chwilę męczy dupa, czyli nasz wybitnie nierozgarnięty rozmówca, musi swoje bezsensowne 5 groszy odpisać, tak tylko, żeby było. No ale przecież tego tak nie zostawisz. No i tak bez końca. Co więcej, istnieją osoby, które ciągle są w jakimś konflikcie, w ich życiu odgrywa się jakiś dramat, coś złego się dzieje, wszędzie wokół ich jest konflikt. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kanały commentary to idealny przykład dokładnie takiego raka toczącego polski YouTube? Okazuje się, że jest to uzależnienie od dramatyzowania. Tak, realne uzależnienie. Przygotowałem 7 symptomów uzależnienia od dramy. Pamiętaj, że zmniejszysz liczbę dramatów w swoim życiu, jak przerobisz moją książkę i kurs. Pożegnaj prokrastynację. Link do atrakcyjnej oferty znajdziesz w opisie. Okej, to mała adnotacja. Będę używał zamiennie słów dramatyzowanie i drama. Więc pierwszy symptom to kanały commentary jako przykład wszczynania dyskusji z ukrytym zamiarem. Osoba uzależniona od dramy będzie wszczynała dyskusję pod pozornie słusznym pretekstem, ale mając podskórnie wszyty ukryty zamiar pobudzania złości, uprzedzeń i nienawiści. Oczywiście taka osoba też nie przepuści żadnej okazji, by się tym podzielić na social mediach, przedstawić ci taktykę takich jątrzycieli na przykładzie YouTube'owych kanałów commentary. Najpewniej trafiłeś na YouTubie na treści commentary, czyli kanałów opierających się na tym, że ich twórca wybiera sobie jakiś temat i go po prostu omawia. Charakterystyką tych kanałów są de facto igrzyska drwin, prześmiewcze komentarze, eksponowania hipokryzji z równoczesnym pokazywaniem osób w komentarzu w złym świetle. Idea jest szczytna – eksponować patologie i problemy, przestrzegać widzów przed ryzykiem, problemami. Jednak rezultaty często nie idą w parze ze szczytną ideą, bo często same kanały komentary, jak dowolne igrzyska i walki gladiatorów, przyciągają toksycznych ludzi, którzy chcą oglądać internetowy rozlew krwi. Czyli niezależnie od motywacji samych twórców, czy wynikają one z dobrych, czy niecnych pobudek, bo tych nie rozsądzam ostatecznie, rezultat często jest kłopotliwy, bo sama internetowa publicystyka jest często prowadzona dość emocjonalnie i niechlujnie. Pomówmy jeszcze o motywacjach twórców takich kanałów. Igrzyska tego typu przyciągają sporą widownię, niezależnie od tego, czy prowadzący jest przygotowany dobrze, czy niedbale. Więc w interesie twórcy jest dobieranie i omawianie dramatów na czasie i eksponowanie ich, wszczynanie nowych i nowych i nowych i tak w kółko nowych konfliktów. Po drugie, bardzo często problemem tego typu internetowej publicystyki jest zwykłe oczernianie ludzi poza jakimkolwiek meritum. Przedstawienie omawianej osoby w jak najgorszym świetle, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z prawdą, czy nie. Przez co oglądający ma błyskawicznie silnie spolaryzowaną i radykalną opinię, którą chętnie się podzieli ze światem. Po trzecie, z poprzedniego wynika jeszcze jedna rzecz, która wielu narcyzów prowadzących takie kanały zachwyci. Silna polaryzacja niesie ze sobą pewien wyraźny przekaz, że oto cnotliwy twórca YouTube'owy postanowił wyeksponować tą bardzo złą, paskudną osobę. To sprawia w konsekwencji, że twórca taki nie może się pomylić, bo albo jest tym bohaterem, który odważnie mówi o występkach innych, a nawet jak się pomyli, to zawsze może wycofać się do bezpiecznej pozycji, że on przecież tylko komentuje, przecież tego nie wiedział. Czy twórcy kanałów z komentarzami są uzależnieni od takiej dramy? Jeśli YouTube pozwala im z tego się utrzymać, to ten konfrontacyjny format jest wręcz wpisany w ich codzienność, a taktyka przyjmowania pozycji tylko komentującego jest bardzo bezpiecznym miejscem. Oczywiście przykład z kanałami YouTube w stylu commentary to taka szersza strategia, ale działa to dokładnie wśród ludzi specjalnie prowokujących ludzi w komentarzach na Facebooku, czerpiących frajdę z przepychanek w sieci, stawiania się moralnie ponad innymi. Tu działają dokładnie takie same mechanizmy. Czy dany rozmówca robi to celowo, czy jest niesiony przez ferwor walki, rezultatem jest awantura na kilkaset komentarzy, przepychanie się, stosowanie nieuczciwych taktyk w dyskusji, na przykład zupełne niesłuchanie rozmówcy, ignorowanie tego, co pisze, zarzucanie tematu nowymi wątkami, nie odnosząc się do poprzednich odpowiedzi. Problem polega na tym, że cały ten proces uzależnienia od dramatu może nawet nie być satysfakcjonujący dla uzależnionych, ale po prostu nie mogą się oni od tego oderwać, chronią swój własny wizerunek. Sam czuję się absolutnie fatalnie po takiej przepychance w sieci, a jednak czasami dam się sprowokować i muszę po kilku wymianach po prostu chwilę odetchnąć. Przypomnieć sobie, że jest to tylko jakaś głupota na Facebooku czy na YouTube. Natomiast cały wątek kanałów komentarzy, niezależnie od tego, jakie intencje przyświecają twórcom, sprawia, że ci twórcy są postrzegani przez swoich fanów jako wybitne jednostki, cnotliwe, czyste i krystaliczne, a często robią to po prostu niechlujnie. Więc zwróćcie po prostu na to uwagę. To jest mój komentarz do właśnie takiej publicystyki. Drugi symptom, uzależnienie od dramy. Mówienie, ale ja tylko przekazuję to, co inny powiedział.
Oczywiście wspomniałem wcześniej o takim wyjaśnieniu, że ja tylko komentuję, czy właśnie ja tylko przekazuję to, co inni powiedzieli. To takie sprytne wykorzystanie prawdomówności i faktów, by zmanipulować dyskutanta, że nie powinien złościć się na tego, który wiadomość przyniósł, tylko na głównego autora tej wiadomości. Problem jest tutaj złożony, bo to, w jaki sposób, w jakim kontekście ta wiadomość jest podana, jest szalenie istotne. Czy jest to podane w sposób przychylny dla omawianej osoby, czy nieprzychylny? Tutaj można bardzo łatwo zabarwić dany fakt emocjonalnie. Ten proceder doskonale sprawdza się przy tworzeniu fake newsów, kaczek dziennikarskich, gdzie jakiś sensacyjny nagłówek albo kompletnie zmyślona rzecz przetacza się przez internet i trafia na osobę, która tylko czekała na taką prowokacyjną szpilę. No i leci. A w przypadku problemów zawsze można wyjaśnić, że ja tylko przekazuję to, co inni powiedzieli. No co ja poradzę? Problem polega na tym, że to jest po prostu unikanie jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodliwy rezultat propagowania takiej dramy. To zawsze jest wina innych, nigdy propagującego. Trzeci symptom uzależnienia od dramy. Jawna przesada. Czasami nazywa się to robieniem góry z kretowiska. Poszukiwanie się regularnie przesadą, udawanie, dla oczywiście większej atencji i emocjonalnego wzburzenia, że problemy, z którymi dana osoba się zmaga, są większe niż realnie są, albo że dana osoba jest gorsza niż realnie jest. Każda drobnostka może dla tej osoby być powodem do wzburzenia, krzywe spojrzenie w komunikacji miejskiej, trudność ze zrozumieniem reguł, no dosłownie wszystko może być powodem do awantury i wzburzenia. Oczywiście każda taka drobnostka musi trafić na social media takiej osoby i przedstawiona w odpowiednim świetle zbierać głosy dalszego wzburzenia i poparcia. No, w słusznej sprawie się tutaj wszyscy oburzamy. Czwarty symptom uzależnienia od dramy. Celowe wszczynanie konfliktów. Osoba uzależniona od dramatów nie musi zawsze być w ich centrum. Wystarczy, że przypomni szefowi, że znowu kolega z działu się spóźnił do pracy, albo że kierownik dalej nie oddał ważnego raportu i dlatego jego praca jest opóźniona. Każdy z nas nieraz spotkał na swojej drodze osobę, która zawsze będzie miała coś do powiedzenia, co cię wkurzy i skieruje twój gniew przeciwko innym osobom. Oczywiście taka osoba nie potrafi odpuszczać. Piąty symptom uzależnienia od dramy. Przyprawianie historii. Oczywiście są ludzie, którzy zmyślają historię i konfabulują, to jasne, natomiast osoby uzależnione od dramatów dobrze wiedzą, że nie warto zupełnie ściemniać, ale można koloryzować. Można dodać odrobinę pikanterii, zabarwić fakty, przedstawić je w świetle takim, że będą nie tylko bardziej interesujące, ale będą wzbudzały w słuchaczach emocje, które bez tego dodatkowego dobarwienia nigdy by się nie pojawiły. I to jest jedna z najgorszych taktyk, bo problem A być może jest faktem, ale dodajemy do tego problem B, problem C, problem D, i w tym momencie cała galeria wygląda już po prostu przepaskudnie. Szósty symptom. Plotkowanie. Te punkty sprowadzają się do plotkowania, obmawiania innych. Oczywiście to, czy rzecz, wydarzenie jest prawdziwe, jest istotne, ale jeszcze ważniejsze jest to, w jaki sposób jest ta informacja przekazana. A może być tak, że gdy słyszysz plotki od takiej osoby, od razu widzisz, że obmawiana osoba jest najgorszą osobą ze wszystkich. Że obmawianie ma na celu zdyskredytowanie, obrażenie, przedstawienie tej osoby w złym, negatywnym świetle. Więc interpretacja faktów w tym wypadku jest nieżyczliwa. I tutaj zatacza temat duże koło, zamyka się nam klamra kompozycyjna, bo takie kanały na YouTube w stylu komentarzy nie różnią się specjalnie właśnie od takiego plotkarstwa, obmawiania innych w celu wywołania silnej, emocjonalnej reakcji. Oczywiście w swojej własnej głowie osoba plotkująca, obmawiająca może to robić też ze szczytnych pobudek, na przykład by kogoś ostrzec, ale efekt finalnie z reguły jest ten sam. Silnie spolaryzowane emocje u osób oglądających, co ostatecznie prowadzi do rozpoczęcia igrzysk i walk gladiatorów, internetowego rozlewu krwi. No i siódmy symptom, dodatkowy, uzależnienie od oglądania konfliktu. Dodatkowym punktem świadczącym o uzależnieniu od dramy jest uzależnienie od treści, które tę dramę przedstawiają, czyli nałogowe oczekiwanie na kolejne igrzyska. To pobudza atawizmy, wyzwala prymitywne emocje. Schemat uzależnienia od dramatu jest bardzo podobny do innych uzależnień od substancji czy od określonych zachowań. Niektórzy ludzie zdają się być w kółko w centrum jakichś problemów, jakiegoś dramatu, konfliktu. Lubią być tak postrzegani, jest to jeden z mechanizmów pozyskiwania dla siebie uwagi. Relacja z taką osobą nigdy nie jest specjalnie przyjemna, pełno w niej zamieszania i ciężkich emocji. Mówiąc w przenośni, taka osoba uzależniona od dramy ciągle trzęsie łódką, nawet gdy woda jest spokojna. Na szczęście takie uzależnienie można traktować jak inne uzależnienia i leczyć. Mam nadzieję, że uczuliłem Cię na cały uzależniający schemat dramy w internecie. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.